Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich. Dzisiaj będzie o kilku sprawach, ale najważniejszą z nich jest kryzys pomiędzy Serbią i Kosowem. Serbia ulokowała swoje wojska w pobliżu północnej granicy właśnie z Kosowem i postawiła je w stan alarmowy, ale o tym będzie na końcu nagrania. Zaczniemy od Iraku. Centrum na rzecz pokojowej komunikacji z siedzibą w Nowym Jorku zorganizowało spotkanie w Erbil z plemiennymi szejkami. Wezwali do nawiązania stosunków z Izraelem. Spotkanie wywołało bardzo gwałtowną reakcję w całym kraju. Muqtada al-Sadr wezwał do natychmiastowego aresztowania uczestników tej, jak wyraził, nielegalnej konferencji. W przeciwnym wypadku zrobimy to, co musimy zrobić, zagroził. Kancelaria premiera oświadczyła, że rząd iracki wyraża kategorycznie sprzeciw wobec takich nielegalnych spotkań niektórych osobistości plemiennych zamieszkałych w mieście Erbil w regionie Kurdystanu, którzy podnoszą hasło normalizacji z Izraelem. Zastępca sekretarza generalnego Hezbollahu Naim Qassem ostrzegł w piątek wieczorem, że każdy atak Izraela na Liban spotka się z reakcją. Każdy izraelski atak na Liban spotka się z reakcją Hezbollahu, nawet jeśli oznacza to wciągnięcie Libanu w W. Czekamy na stanowisko rządu libańskiego w sprawie pośrednich negocjacji z wrogiem w sprawie granicy. A gdy nadejdzie nasza kolej, my wypełnimy swój obowiązek. Oświadczenie Qassema zbiegło się w czasie z przemówieniem prezydenta Libanu Aouna na zgromadzeniu ogólnym ONZ w piątek. W swoim przemówieniu Aoun wezwał do wznowienia pośrednich rozmów w sprawie morskiego sporu Libanu z Izraelem. Pozostajemy poważnie zaniepokojeni powtarzającymi się groźbami Izraela wobec Libanu, a ostatnio izraelskimi planami prowadzenia poszukiwań ropy i gazu wzdłuż spornej granicy morskiej, powiedział prezydent Libanu. Potępiamy wszelkie próby naruszenia granic naszej wyłącznej strefy ekonomicznej i zachowujemy nasze prawo do ropy i gazu znajdującego się w tej strefie. Liban domaga się wznowienia pośrednich negocjacji w sprawie wytyczenia południowych granic morskich zgodnie z prawem międzynarodowym. Nie zrezygnujemy ani nie pójdziemy na kompromis w sprawie naszych roszczeń granicznych, a rolą społeczności międzynarodowej jest stanąć po naszej stronie. W dalszym ciągu pozostajemy w regionie. Według izraelskich mediów Rosja chce zorganizować spotkanie trójstronne na wysokim szczeblu z Izraelem i USA w sprawie Syrii. Izraelska strona internetowa Walla News poinformowała, że Rosja poprosiła Izrael o zachęcenie USA do zaakceptowania rozmów trójstronnych wysokiego szczebla w sprawie Syrii. Walla poinformowała, że rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow poruszył te kwestie podczas spotkania ze swoim izraelskim odpowiednikiem Jairem Lapidem w Moskwie 9 września. Według raportu izraelscy urzędnicy wyrazili poparcie dla tej inicjatywy. Głównym celem Izraela jest usunięcie Iranu z Syrii, a to wydaje się możliwe tylko przy współpracy rosyjsko-amerykańskiej. Prezydent Palestyny Mahmud Abbas oskarżył w piątek Izrael o zniszczenie planów rozwiązania dwupaństwowego działaniami, które, jak powiedział, mogą doprowadzić Palestyńczyków do żądania równych praw w ramach jednego dwunarodowego państwa składającego się z Izraela, okupowanego zachodniego brzegu i strefy Gazy. Zwracając się do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych za pośrednictwem łącza wideo z zachodniego brzegu, Abbas wezwał kraje do działania na rzecz ratowania formuły dwóch państw, która przez dziesięciolecia była podstawą dyplomacji w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Abbas powiedział, że Izrael niszczy perspektywę ugody politycznej opartej na rozwiązaniu dwupaństwowym poprzez swoje osiedla na ziemiach zachodniego brzegu zdobytych podczas konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie w 1967 roku. Większość krajów uważa osiedla za nielegalne, co Izrael kwestionuje.
Abbas zagroził, że cofnie uznanie Izraela przez Palestyńczyków, jeśli w ciągu roku nie wycofają się oni z zachodniego brzegu Gazy i wschodniej Jerozolimy. Jeśli to nie zostanie osiągnięte, po co utrzymywać uznanie Izraela w oparciu o granice z 1967 roku? Po co utrzymywać to uznanie? Pytał Abbas. Gilad Erdan, ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych, potępił komentarze 85-letniego Abbasa, oskarżając Palestyńczyków o odmowę pokoju z Izraelem. Przemówienie Abbasa było pełne kłamstw, napisał na Twitterze. Ci, którzy naprawdę popierają pokój i negocjacje, nie zagrażają urojonym ultimatum. W swoim przemówieniu w ONZ Abbas oskarżył Izrael o narzucanie apartheidu Palestyńczykom, oskarżenie, które Izrael odrzuca. Teraz o rozczarowaniu Erdogana i szukaniu przez niego alternatyw dla bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan wyraził, że ostatnie rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem okazały się rozczarowujące, a jego kraj, członek NATO, będzie dążył do bliższych stosunków z Rosją. Erdoğan powiedział, że on i Biden nie zdołali zniwelować dzielących ich różnic na spotkaniu podczas jego wizyty w Nowym Jorku na zgromadzeniu ogólnym ONZ w ubiegłym tygodniu. W rozmowach z prezydentem Bidenem, na które oczekiwałem, nie było pożądanego rezultatu. Jako dwa kraje NATO mamy chyba dwa inne punkty widzenia, powiedział dziennikarzom turecki prezydent. Erdoğan następnie skrytykował wsparcie USA dla bojowników kurdyjskich w Syrii. Ponadto prezydent Turcji ma spotkać się 29 września z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Soczi, gdzie przywódcy mają skoncentrować się na sytuacji w Syrii. Erdoğan powiedział, że będzie starał się posunąć stosunki z Moskwą znacznie dalej, gdy spotka się z Putinem. Dążymy do dalszego rozwoju naszych dwustronnych relacji z Rosją. Ankara zamierza także w przyszłości zakupić od Moskwy dodatkowe systemy przeciwlotnicze S-400. Prezydent Turcji mówił o tym w wywiadzie dla amerykańskiego kanału telewizyjnego CBS, którego fragmenty zostały opublikowane w piątek. Zapytany przez dziennikarza, czy Ankara zamierza to zrobić, turecki przywódca odpowiedział: w przyszłości nikt nie będzie mógł ingerować w to, jakie systemy obronne nabywamy, z jakiego kraju i na jakim poziomie. Nikt nie może w to ingerować, tylko my możemy podejmować takie decyzje. Oczywiście tak, podkreślił Erdoğan, że chce kupić systemy S-400 z Rosji. Wytłumaczyłem wszystko prezydentowi Bidenowi. Mieliśmy kupić samoloty F-35 i zapłaciliśmy 1 400 000 000 dolarów. Ostatecznie Ankara nigdy nie otrzymała F-35. Poprosiliśmy o sprzedaż systemów przeciwlotniczych Patriot, ale ich też nie otrzymaliśmy. Nie dajecie nam Patriotów, to mogę nabyć systemy obronne z innych krajów. Nikt nie może w to ingerować, powiedział Erdoğan. Turcja ponadto oczekuje, aby amerykańskie wojska opuściły Syrię i Irak po tym, jak wycofały się już z Afganistanu. Co ciekawe, Rosja nasiliła w niedzielę naloty na enklawy protureckich rebeliantów w północno-zachodniej Syrii. Rosyjskie odrzutowce zbombardowały w niedzielę wioski wokół miasta Afrin. Eskalacja Rosji nasiliła się w tym tygodniu, a zaczęła się od prowincji Idlib. Teraz rozciąga się na obszary w północnej prowincji Aleppo wzdłuż granicy, powiedział rzecznik Armii Narodowej rebeliantów wspieranych przez Turcję. Teraz przechodzimy do najważniejszej sprawy, mianowicie niepokojów pomiędzy Serbią i Kosowem. Dwa przejścia graniczne między Kosowem a Serbią zostały zablokowane przez kosowskich Serbów protestujących przeciwko nowym przepisom zmuszających ich do zmiany serbskich tablic rejestracyjnych na kosowskie przy wjeździe do kraju.
Kosowo wysłało w poniedziałek uzbrojone siły specjalne policji po tym, jak Prisztina nałożyła nowe przepisy, które mówią, że osoby wjeżdżające do Kosowa muszą zmienić serbskie tablice rejestracyjne pojazdów na tymczasowe z Kosowa przy wjeździe do kraju, tak jak kierowcy z kosowskimi tablicami musieli to robić przy wjeździe do Serbii przez ostatnie 2 dekady. Przedstawiciele Kosowa podkreślali, że to, co nazwali środkami wzajemności, zapewnia tylko równe traktowanie obywateli obu krajów i twierdzą, że protestujący są wykorzystywani przez polityków z Belgradu. W Belgradzie prezydent Serbii Aleksandar Vučić zaplanował na wtorek nadzwyczajną sesję swojej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na której głównym tematem będzie sytuacja w Kosowie, podała agencja informacyjna Tanjug. Vučić ostrzegł przed możliwymi sankcjami gospodarczymi i politycznymi wobec Kosowa, chociaż wicepremier Kosowa Besnik Bislimi twierdził, że nie zaszkodzą one jego krajowi i nikt nie powinien się bać żadnych środków. Po tym Serbia rozpoczęła rozmieszczanie swoich sił wojskowych przy granicy z Kosowem i postawiła swoich żołnierzy w stan alarmowy wzdłuż granicy. Serbia poinformowała, że zwiększyła gotowość bojową swoich wojsk na granicy z Kosowem, ponieważ 4-dniowa eskalacja wokół wzajemnego uznania władzy państwowej ma nękać bałkańskich sąsiadów, a prezydent Serbii zasugerował, że istnieją granice tego, co Belgrad toleruje. Minister obrony Serbii Nebojša Stefanović ogłosił, że jego kraj zmobilizował swoje siły na granicy z Kosowem w świetle napięć z separatystyczną prowincją i że Serbia jest gotowa chronić swoich obywateli. Serbska armia nie pozwoli na pogromy naszej ludności. Na północy Kosowa, przy granicy z Serbią, zaatakowano w sobotę 2 budynki lokalnej administracji. W atakach nikt nie został ranny, poinformował o tym kosowski premier Albin Kurti. Kurti w sobotę oskarżył Serbię o chęć sprowokowania poważnego konfliktu międzynarodowego. Ambasada USA wezwała do natychmiastowych kroków w celu deeskalacji w północnym Kosowie. NATO wezwało do natychmiastowego zmniejszenia napięć w północnym Kosowie. Wzywamy zarówno Belgrad, jak i Prisztinę do zachowania powściągliwości, unikania jednostronnych działań i powrotu do dialogu. Minister obrony Serbii odwiedził w sobotę wojska znajdujące się w pobliżu z granicy z Kosowem. Według mediów premier Kosowa zwołał w sobotę wieczorem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie sytuacji w północnej części tego kraju. Następnie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozmawiał telefonicznie z prezydentem Serbii Aleksandarem Vučićem i premierem Kosowa Albinem Kurti o potrzebie deeskalacji na północy Kosowa. Prezydent Kosowa Vjosa Osmani skrócił wizytę w Nowym Jorku na zgromadzeniu ogólnym ONZ z powodu wydarzeń na północy kraju. Natomiast dzisiaj, czyli w poniedziałek, prezydent Serbii Aleksandar Vučić oświadczył, że jeśli Serbowie będą zagrożeni, Serbia będzie czekać tylko 24 godziny na interwencję NATO, a jeśli jej nie będzie, sami będą zmuszeni zareagować. Więc jak widzimy, sytuacja wygląda dość poważnie, chociaż patrząc globalnie, czy nawet z punktu widzenia regionalnego, powód sporu jest dość błahy. Miejmy nadzieję, że ten zatarg nie stanie się powodem do konfrontacji militarnej, tym bardziej, że Bałkany już wiele wycierpiały przez lata nieporozumień. Należy pamiętać także, że w Kosowie stacjonują wojska NATO, KFOR, około 3800 żołnierzy z wielu państw, w tym ponad 200 z Polski. Więc miejmy nadzieję, że uda się załagodzić spór i sytuacja wróci do normy. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj, jeśli chodzi o informacje z ostatnich dni. Jeszcze korzystając z okazji, chciałbym poinformować, że powstaje drugi projekt.
drugi kanał mojego autorstwa o całkowicie innej tematyce i treściach. Link do kanału na YouTube oraz strony na Facebooku zamieszczony jest w opisie pod filmem. Zatem serdecznie zapraszam do sprawdzenia, zasubskrybowania i także zalajkowania na Facebooku. Będzie mi bardzo miło. A teraz już dziękuję wszystkim za obecność. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.